Prawdę bice i biała panka. I złapali. A to wali nas do samochodów i wieźli nas do Tartowa z te bice i w Tartowie nas zawieźli do wieży. Ja i siedziałem jeszcze 2 tygodnie, zbierali na transport. A potem jak nas było dużo, to nas wyprowadzili wszystkie na stację i zawieźli nas prosto do Oświęcimia. To by nie wiedziały, bo to wieczór by zajechały, to świeciło się naokoło światło, kto tam wiedział, co to jest. A to już był ten lagier. No i dopiero by się wszystko dowiedziały, jakby tam były. Bo tak to skoro by się dowiedziały. Zaprowadzili nas na koje, tak koje to były takie, ja wiem jak to powiedzieć. Decha miało całe ścianie, rozumiecie? I by je poprzekroczały. To tam na jedne spał 13, na drugi 12, te koje takie były. No i jeden tam mocno przykrycia był, to tak by każdy spały osobno od ściany. Bo w zimie to by się zawsze wybiła jedna, tylko co to spały by inna. Bo było zimno, to by przemór, bo tam przecież nie palili. Piece były, ale nie palili. W Oświęcimiu byłam przeszło 1,5 roku, ale byłam w innych byłam w Ravensbrück, byłam koło Berlina w takiej fabryce amunicji. To ja byłam po świecie. W Oświęcimiu to nas w pole wychodziły do roboty. To by w zimie śnieg był wygniatały. A w lecie to tam był taki obszar wysiedlony, co wszystko sadzili. I brukiew to na zupę, no, bo to z brukwi była zupa. I ziemniaki, bo no i co tak sadzili. I jarzyny różne i to by koło tego robili. A niektórzy robili we fabryce amunicji. No. Ale które podały, że pochodzą ze wsi, to dane do takiej roboty, co mówił we wsi robić. To chodziłam do takiej fabryki amunicji. To, no ja wiem, były maszyny ustawione i były kule do tej. To się wkładało te kule przy tego i to się ukrywało. Potem był taki haczek, co się mierzyło, żeby było je takie, żeby nie było niego dane Auschwitz, że to było niedobre. To by to mierzyły, żeby było dobre. No i to tam by robiły. Warunki, a no to tak jak w tym Oświęcimiu. Zupy tam dalej, pół litry skorpiele, ale jak się robiło na noce, bo tam to się nie robiło tak na zmianę jak w nas, tylko jak noc to noc, jak dzień to dzień. To jak wychodziły na noce, to bez północy, jak tak dobry szef był, to skończy tam zupę przecież. To tak dalej, co się te zupy, skorpieni, ale dobro bywa. Pojadło się, 25 kilo ważyłam, jakbym przyjechała do domu. Jak to do mnie, tylko jakbym zajechała do Szwecji, bo ja byłam w Szwecji. Jak zajechałam do Szwecji, to 25 to tyle było, co... A jakbym przyjechała ze Szwecji, 6 miesięcy byłam, to ważyła 94. Tam dawali lekarstwa, do lekarza się chodziło, dawali dobrze jeść. Ja miałam żołądek bardzo dobry i do dziś ja to mam żołądek taki, że ja mogę zjeść, nie wiem co, mnie nigdy żołądek nie boli. To ja się ojadła, co dawali, nie bałam się ze tego i do co dawali, to aby do sytości był. A z domu to przysyłali paczki, przysyłali widło Oświęcimia. Ale świeże nic nie, tylko wszystko suchary suszyli, żeby to nie zepsuło się.
do i chleba rozprzysłali mi cały bochenek z łopaty chleba. Matko Boska, co ja za ten chleb dobrych jedzeniów zebrała, to nie macie pojęcia, jak ten chleb im smakował, pokrowiem im kroja dawała, dawała im co. I nawet i taki chłop jeden przyszedł, no ja to bym do słoniny, bo tak mi na słony. No i te słoniny mi przyniósł i chleba mu dała. I drugi raz pisze, to dobrze, żeby mi tego chleba przysłali, bo za ten chleb to mam tutaj wszystko. No to znowu mi przysłali chleba. A tato wszystko przysłał, tylko to, co do gotowania nie. Na przykład przysłali mi raz kaszę jaglane we woreczku. To wzięli, tylko kazali przyjść, na który dali taką karteczkę, na który dzień przyjść, to była gotowana i gotowana. Bo takie, co do gotowania, to zabierali i gotowali i dawali znać, czym chcemy przyczyć sobie. Ale to tam kasza ma na wodzie rozparzyli. Przecież nie taka jak dzisiaj, co kasza dobra. Ja bym gotował, ja miała, ale to było szataństwo. No to wszyscy byli szatany, bo Niemcy to wszyscy byli. Starzy Niemcy byli dobrze. Starzy. To oni byli dobrze. Jeden taki robiła przy melioracji, bo tam już melorowali, poświęcili pola, bo tam były mokre, tam były bagna. To my tam chodziły na te melioracje by robiły. No to by robiły to jak przyszło południe. To kazał nam szef siedzieć 2 godziny w lecie. To w lecie 2 godziny my siedziały, bo w zimie nie był, w zimie był, to kontrol przyjechała i darli się na niego, a on był stary, miał 77 lat. I kazał nam fafluchter tu siedzieć i tu trzeba było siedzieć. I my siedziały, nie boimy się tych drugich, i no my siedziały. A tak to pić, to tam były te wody takie, a jak było. No ale jak się chciało pić, choć język pomocy. A jedzenie to dawali pół litry zupy skorpienie na południe. A rano dawali kawę, a chleba nie. Czarną kawę, a wieczór dawali chleba, to miał być ten chleb na rano, ale to gdzie by utrzymał, to by zjadły, bo się dojeżdżały to wszystko. No i mówię, no to tak tej zupy było, pół litry, to tak jak była skorpieli, to była i gęsto, tak, no, nawet bo tych skorpieli nie żałowali. A jak ześmiał w tym narzutku. No szczegli do goła. Maszynką, tylko to w tych, jak odrostały, to co tego było, to do skóry nie dojrzą. To gryzło jak wściekłe. Później, jak front szedł, jeden z jednej strony ruski, a amerykański z drugiej strony. To nas wywieźli do takiego Ravensbrück w Niemczech. To było 40 km kwadrat okrągnie. Tam nas wywieźli z wszystkich tych obozów. Tam to tak było narodu, że i w bloku, i na polu, i wszędzie dzień, bo to nawieźli ludzi. No i stamtąd jeszcze raz wywieźli, do takiego, już se zapominam, do jakiego, bo to człowiek to se zapomina, jeszcze stary. Do takiego, co znowu obóz był. I stamtąd przyjechał szwedzki Czerwony Krzyż, i zabierał nas na auta i wiózł. A jedni gadają, że nas wiezą rozstrzelać, drudzy gadają, że nas będą wieszać.
Trzeciego należy rozbać do topić. Nikt nic nie wiedział, gdzie jedzie. I po drodze uciekali. Ale ja to tak tych lat miała mało, to ja tak oświadomo nie była, co ja miała 15 lat, jak mnie wzięli. No i tego. I czekałam do ostatka. Co będzie, to będzie, gdzie powiedzą. No i zawiesili nas właśnie do tej Szwecji. A z tej Szwecji? Jak pani? W Szwecji elegancko. Żywiali dobre, to nas żywiali dobre do roboty, ni do jakiej, ani litry nam nie wolno było podnieść. Wszystko było obsługa elegancko. Ale to potem ja bym była jeszcze została, jakbym była chciała, to bym była została całkiem, bo ustawali. Ale ja tych rozum nie miałam od tych lat, nie miałam się do mamy chciała. To bym była została. No to do zgłosiłam się, że chcę jechać, to jest dalej nas na transport i wiódł do Polski. A jakbym w Gdyni wysiadła, to bym się była wróciła, ale już nie wolno było. Już bym tę minę ujrzała. Przyszedł taki chłop, taki stary, z kulawej przywiózł do takiego chleba po odrobinie. Tym chlebem bym kojawy cesął, a nam tam dawali dobre jedzenie. No ale i dobre i tak, taki był razowy. Co się zjadł tego chleba. No i już potem nie było wróci. Bo ja bym się nawrócił, ja bym chyba nawróciła. Ale co stało, kiedy nie wolno mówić, to przyjechał i miał jechać każdy. No i w Gdyni my rozjeżdżały się każdy w swoje. Mniej więcej jakie pociągi, my to krowioki wszystko było, bo to nie było osobowe. To my wracały do domu. No i przyjechałam do domu i nie poznali mnie. No bo nie widzieli mnie z Oświęcim, ja pisała. A potem już nic, to wszyscy go dalej, że zaginęłam, że wjeździłam. A Hulek ksiądz, znałeś cię Hulka księdza? Znaczy słyszałam, znałam. To tak wyszedł za mną, odprawił go, no tak te ręce Stasiu do góry podnosił, jak mnie bolały i wybudłem się go, no. Zawsze go, no, że się budził, za mną przychodził tu do mnie zawsze na pogodanki, tak. Ja przyjechałam do Trzciany, a ze Trzciany przynajęła taką kobietę, co była wozem i chłop był wozem. I chłop gada, ja pójdę po siodło, po drugie, bo tego, a mama go to pani, ja odwiezę, ja, bo ja gada, ja dom albo towar, bo dom dalej na w Szwecji, dom dalej na drogę. Jedzenia wszystkiego, ani pocydanie my całą drogę będą coś dawali, jakieś zupy dawali. A tak to nie było. Miałam cukier, miałam makaron, miałam wszystko i mama mówiła, pani, ja mam małe dziecko, nie mam cukru. To by było, bo ja kładam dom w towarze, albo pieniądze, ja pieniędzy nie miałam. No, w domu by mnie zapłacili, bo ja pieniędzy nie miałam, bo tam pieniędzy nie mam. No i tak, przywieźli mi, jak baba dziękowała, bo kilo cukru mi da, a ja dziękowała. Baba zgoda, nie rozdaj, bo tu cukru nie ma. No tak było, no bo to było trudno wszystko, bo wszystko było to. Baba goda, to jak bez rozdawać, to ci nic nie zostanie. Ale baba dziękowała, bo miała dziecko małe. Ja go do mnie chcę, mama zje, niech będzie zadowolona. A ona miała myśl, no ta kobieta, nie ta kobieta, człok, bo był chłop. I go do ja pani odwiedzę, tylko pójdę po inny wóz, bo miał wóz taki, co po węgiel jeździł, czy co. A kobieta wysłuchała i go do mnie, siadaj pani, bo ja odwiedzę. I działa mamuś, i mama mnie przywiozła. Tak, ale
no dała mi tego cukru, dała mi 2 kilo, to kilo ja i dam 2 kilo, żeby miała dziecko, miała małego. To. A ja nie znam, czy no ma tam oszczędzać, bo tam wszystko było, bo tutaj już oszczędzali, nie było cukru ani niczego. A tam to wszystko było. Ale nie bolał. Tak bardzo nie bolał. No to coś u kuli. Ale już mi ten numer zalazi, pewnie zalazi, by go sobie kajliwi do boła. Jeszcze widać, te jeszcze widać. No to już lata przecież. Ale jest, bo niech to mi go, żebym tu wypolia, bo wyżdana, a co mi to przeszkodza? Ja jak umrę, to święty Pieter mnie wszędzie puści, do tym numer pokłasza. Święty Pieter będzie gonął, chodź, chodź, bo ty będziesz pierwszą. Stał się na apelu, o 2 godziny, 3 godziny na apelu się stał 2 razy dnia, rano raz, wieczór drugi raz. A potem, to by się po tym apelu rozchodziły, to tak co kradły by w pół. Jedna, takie miały burki, to już znane, jedna ukradła ziemniaków, druga ukradła marchwi, bo my tu przy tym robimy. A potem by se 2 cegły kładły na labrze, podpalały i gotowały zupę. Ale to rozganiane Niemcy, ale on to lagier był wielki. To nic, bo z tego końca, że na drugi rok to się już ugotowało, choć tam trochę zgrzytało, ale A taki szef z nami robił jeden, miał 77 lat. Co wyrobiłem przy melioracji, bo był cały tym, to wszystkie bolała głowa naraz, bo on kazał lezać. to takie były okrętówki różne, takie, o takie podejcu. To go to tam słuchać i jedzie. Ale go to potem szło to tak, to już nie was też. Kop szmajs, bo głowa boli, to kop szmajs. To choć nie wszystkie naraz, bo nie będzie placu leżeć, tylko choć poczy, to poleżycie dłużej. Był dobry szef, dobry był. A byli posty, to pilnowali i takie adwajzerki zrobiły, to nie idą sam szef pilnował. To oni byli wszyscy młodzi, tam by robiły tak, sobie domy porozwalane, o różne takie piecie, no. To ja młody ten był. Post to są młoda adwajzerka, to randkowali, a my albo stali, albo my siedzieli, a przy tym starym to można było i spać. A nie, to się nic nie widziało. To tam rozpoczęli niektórzy, tacy co nie byli. I ja poobchodziła wszędzie. I to jeszcze pod ten piec chciała pójść, ale już było, odchodził ten nasz transport, nie było. Bo jeszcze bym pod ten piec poszła, by zobaczyć. Bo tu jeden Tomie, jeden wziął taki kuzyn, wziął mnie, co on robił w Rzeszowie, na błyska i była wycieczka. O i przyszedł po mnie i go to, ciotka, zbieraj się, bo ja cię bierę na swoją odpowiedź. Dobrze, weź mnie na swoją odpowiedź. No i namyślałam się, pojechałam. No to dzieci były. To te dzieci tak rozdzierali tam i to tak na tych zdjęciach to wszystko tam było, no bo przecież już dzieci nie było tam ani co. A on miał taką Dorotę, córkę z tych lat, z tych dziecinnych. Ja się patrzę na mojego Zbysia, a mój Zbyś bladziusieńki.
Tak. Jak ona, ej, co to robisz? A ja będę pilował. Ja go, no toś mnie gadał, że będziesz mnie pilował. To teraz będziesz pilował jednej, bo tu twoja żona nie była, to jednej. Ale przy nic. Nic składał, że on by nie był w takim miejscu. Ja wodą byłby się sobie pałom dostał i byłby ci siedział. A z tym pomyśl. No tak, połajem. Ja se nic z tego nie robię. Poszłabym dzisiaj tak, miałbym pojechać, to bym wyniurała wszędzie dzisiaj. Nic mnie nie zrobi. Jak na film nie rostu. Bo co są filmy, nie rostu. Ja patrzę i nic się mi nie widzi, a dzieci patrzą i uciekają. A ja to nie. To ja wiem, że tegoście nie przeszli i nie widzieli, ale ja widziałam i przeszłam i nic się teraz z tego nie robi. Bo jakbym przerobiła, to bym może już umarła. To było mnie pewnie już zapomnieli, bo ja z 90 lat będę mieć. I chęć żyję. Święty Pieter pewnie zapomni. Do pieca, no i to palili, jak podpalili, co byli umarli ludzie tu. Widać było, bo był dym taki. O taki białamy, a jak już załadowali żywych ludzi, to już był głębią do góry jak krew. Dziewiąta byłam do pieca, co było dziesiątkowanie, bo tam było dziesiątkowanie. I potem byłam do tego pieca dziesiąta, miałam dziewięć, to już mało brakowało i tak się przejęłam, że to będzie w dniu dziesięć, ale nie było dziesięć. Dwa razy dziesiątkowali, ani raz dziesięć nie było.